Tak będzie. Jest okej? Okay? Przepraszam. Dzisiaj jestem z moją mamą i z Matyldą, która nam ostatnio chorowała. I przez to, że chorowała, to stwierdziłam, że mama mnie nauczy zrobić syrop z cebuli. A bo pamiętam, już kilka miesięcy temu pytałam was się... Pytałam was, jakie są najlepsze sposoby naturalnego takiego środku, co wy korzystacie. I bardzo, bardzo dużo z was napisało, że właśnie syrop z cebuli. I nie wiem, jak to się robi, to mama będzie dzisiaj mi pokazywać. Tak? Tak, cieszę się. No, cieszę się, że mogę coś pokazać, a nie cieszę się, że to słońce jest chore. Jak księżniczka nasza piękna. Dobra. No, dobrze, bierzemy cebulkę i po prostu drobno ją kroimy. Najpierw to jest moja metoda, na pół, cieniutkie takie plasterki. Zrobiłam kawkę. Przepłukałam cebulę zimną wodą, żeby aż tak bardzo nie płakać, chociaż to jest słodka cebula. Musi być słodka cebula, czy może być jakakolwiek? Nie, jakakolwiek, tylko nie czerwona. Ja zresztą nie wiem, nigdy nie robiłam z czerwonej, bo za komuny nie było kolorowych cebul. No i kroimy sobie to w takie drobne plasterki. Znaczy kosteczkę chciałam powiedzieć, nie plasterki. Oczywiście każda babcia, bo na pewno każdy ma tam gdzieś babcie, musie. Pewnie ma inne przepisy. To jest mój, który mnie nauczyła moja mamusia. I teraz sobie bierzemy tą pierwszą część pokrojoną. Ja to robię do słoiczka. Mamcia, a musi być w słoiku? A na pewno powinno być w szkle. Czy to musi być słoik? Słoik jest po prostu najwygodniejszy chyba. A dlaczego musi być w szkle, a nie w plastiku? No bo zachodzi jakaś inna reakcja chemiczna. Jaka, nie wiem, nie jestem chemikiem, mnie powiedziano, że ma być w szkle i ma to jakiś tam swój sens. A po czym o łyżeczkę potrzebuję jeszcze sięgnę tutaj. Mamcia się denerwuje, jak się pytam tyle pytań. No tak. Akceptuję to sobie bez pytań. Po czym to zasypujemy, pierwszą warstwę taką na dnie, zasypujemy jakąś tam, nie wiem, mnie tu wyszło półtora łyżeczki cukru. Dobrze, i też pytałam się przedtem, bo ja mam też cukier trzcinowy. Taki brązowy, po angielsku to się nazywa brown sugar, też mam w domu. Ale stwierdziliśmy, że nie będziemy ryzykować, bo nigdy mama nie robiła z tym cukrem, to dlatego używamy biały cukier. Dajcie znać w komentarzach. Dajcie znać w komentarzach, czy kiedyś robiliście z tym cukrem i czy wam wyszło, czy nie. Nie chcesz już? Nie chcesz? A chcesz banana? Tak, nikt z tobą nie rozmawia, najgorzej. No. No i tak sobie robimy właśnie warstwami. Tu dam ci banana. I kroimy następną warstwę. Chcesz piankę? Czym mniejsze będą te kawałki, tym szybciej ten sok będzie się wydobywał. No i taki syrop, on powinien być już gotowy za parę godzin. Pierwsze soki powinny się wydostać z tej cebulki. Jest to po prostu naturalny antybiotyk. Jakbyście chciały wiedzieć, to ja sobie zrobiłam kawkę i spieniłam mleko. Matylda bardzo lubi teraz tą piankę od mleka, dlatego właśnie jej to dałam. A jak często się dodaje ten syrop? Daje się ten syrop? Na przykład dzieciom, czy powinno się... Jeżeli będzie lubiła, to może jej nawet dawać 3 razy dziennie. Nie wiem, jak ona zareaguje. Czy będzie jej ten smak odpowiadał. A chociaż dzieci lubią, bo to jest po prostu słodkie.
słodkie bardzo, taki robi się słodki. No, no tak, ale, ale jest to też i taki naturalny antybiotyk. Jest, jest duża ilość cukru, nie mówię, że nie, ale konfitury, jakieś inne rzeczy, które się robi, tam jest też ogromna ilość cukru. O, już zaczynamy płakać. Cebulka świeża, słodka. Teraz czy jak często musiałaś to robić, jak ja byłam mała? Bardzo często, niestety, bo byście obydwie bardzo malowały. Dlaczego? Przez to, że byłaś złą matką i wysyłałaś nas do żłobka. Tak, tak, byłam złą matką i wysyłałam was do żłobka. Taki, było... taki żarcik. Naprawdę taki żarcik, kochani. Ale nie, przez to, że chodziliśmy do żłobka, myślisz, czy co? Znaczy, Ania, Ania nie chodziła do żłobka, bo Ania miała nianię. Później ty miałaś tą samą nianię, ale już niania się nie sprawdziła ze względu na wiek, więc poszłaś do żłoba, ale w tym żłobie długo nie wytrzymałaś, bo za często chorowałaś i ja poszłam na tak zwany wychowawczy chorobowy na ciebie i pamiętam już, ile byłam w domu. Do momentu, dopóki myśmy chyba nie wyjechali, to było rok przed, naszym wyjazdem z Polski. Więc próbowałam cię tam gdzieś powysyłać po, żłobkach. Nie, jeszcze chodziłaś, przepraszam, jeszcze chodziłaś. Nie, czekaj. Dałam cię do żłobka, jak miałaś roczek. Byłaś w żłobku 3 miesiące, wzięłam cię stamtąd, przestałam pracować i poszłaś do przedszkola, mając 3-latka. No, a miałaś 4-latkę i myśmy wyjechali z Polski. No i to już wszystko, to trzeba w tej chwili tak mocno jeszcze co chwilę gdzieś tam udeptać i już się zaczyna, zacznie się za chwilę robić jakiś tam soczek. Nie należy tego zakręcać, to musi cały czas oddychać. Niestety w domu będzie trochę pachniało cebulowo. I najlepiej to przykryć albo jakąś taką, bo żeby muszki nie wlatywały, czy jakieś inne owady, bo to przyciąga te muszki, owocówki. To po prostu przykryć albo jakąś szmatką, albo taką, Boże, pieluchą. Tetro. Tetro. Gazą. O, jeszcze można gazą. Ja używam gazę. No i to wszystko już jest zrobione, syropek. Aha. No i ostatnio, nie chcę się do tego przyznawać, ale przez to, że Matylda ma straszny taki kaszel i ten kaszel mnie trochę przeraża, to wczoraj na przykład się złapałam z tym, że spałam u niej. Ona ma takie krzesełko szare i tam spałam u niej i stwierdziłam, że to może nie jest normalna reakcja, ale po prostu chciałam sprawdzać, czy oddycha. Znowu nienormalna reakcja, ale dobra. I chciałam się spytać, czy też miałaś takie momenty i kiedy to się kończy? To się nigdy nie kończy, to jest po prostu instynkt macierzyński, tak? Ale to mówisz, że też się martwisz, czy ja w nocy oddycham? Ja, tak. Tak? Mam do ciebie dzwonić o 3:00. Mam oddycham! Tak. O, widzicie, ten kaszler. O, weź na ten kaszler mówię. O, widzisz, już soczek pierwszy już zaczyna się wydobywać. Już widzisz, jakie mapa się zaczyna robić? No, 2 godziny mówiłaś takie. Też wiesz, no teraz to trzeba tak deptać troszeczkę przez, żeby szybciej po prostu było. Nie, nie trzeba nic robić, można zostawić to naturalnie, wszystko zacznie się dziać. Ja po prostu chcę troszeczkę przyspieszyć ten proces wydzielania się soku. No ale już mamy takie pierwsze efekty, już jest wszystko mokre, mokre w środku. Więc za chwilę powinien być już pierwsza łyżeczka soku dla Maty. Dobra. I kochani, żeby nie było, sprawdzałam dzisiaj... Przepraszam. Sprawdzałam dzisiaj z lekarzem i się pytałam lekarza, czy możemy dać Matyldzie taki syrop, czy to jej zaszkodzi i tak dalej. I powiedział, że oprócz ilości cukru, że powinniśmy jej potem mieć zęby,
żeby tam się nic nie stało. Ja przepraszam bardzo, nie widziałam o tym, że trzeba mieć zęby. Pokaż zęby. Mam bardzo ładne zęby. Ania też ma bardzo ładne zęby i bez mycia zębów, no... Dobrze, tak mi lekarz powiedział. Powtarzam. I lekarz ma absolutnie rację. Że jak podajemy po prostu po jakimś czasie, żeby naprawdę dokładnie mieć te ząbki, bo tam jest dużo ilości cukru, ale powiedział, że na pewno nie zaszkodzi. Dobra, ty tu ptasz, ty tutaj walisz łyżeczką. No, robimy pewnie. Robimy soczek dla dzieci. Jak ten filmik wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na moim kanale, zachęcam was do zasubskrybowania poniżej. No jak zawsze, Matylda i ja i... ja, moja mamcia, życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!